Instrumentalistę, to jest, wam powiem, człowiek naprawdę orkiestra, ale zagra tylko na jednym instrumencie. Zagra na heligonce. Heligonka to jest bardzo specyficzny instrument. Jasiek Błachut mieszka tutaj. Administracyjnie w Czernichowie, od zawsze, tak? Administracyjnie w Czernichowie, ale jest naszym parafianinem i tu się z nami koleguje. No i też tak muszę wam powiedzieć, że jak jedzie na delegację, bo jeszcze troszkę jeździ po delegacjach, to się nie rozstaje z tym instrumentem. Koledzy go za to lubią, bo oni pracują, a on nim przygrywa. No. Zapraszam. Tak by mogło być kiedyś, ale nie dziś. Ja się no, to podejdę do mikrofonu. Ale jak się ma taką firmę, no to można. No ja. Bez przesady znowu, bez przesady. Prosimy, Janek, startuj. Mikrofony trzeba poustawiać, bo heligonka ma tyle tych dźwięków. Bas. Basy. Lewa ręka, prawa ręka. Jesteś obstawiony sitkami jak... Strasznie, strasznie. Nie jeden tutaj jakiś tam dyplomata. No to pytamy pięknie. Jaki ty nie kupi jano, ani wieczór, ani...
Brawo, Brasiu Błachut. Bardzo ładnie nam zagrał i zaśpiewał. Zdolny człowiek, jednym słowem. Cieszymy się, że gra z nami w kapeli, w zespole. Jest taki zespół tutaj, Dolina i Setnicy. I razem gramy, śpiewamy i tak dalej. No i mamy kontrakt podpisany do 2038 chyba 8 roku. Także jeszcze ho, 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 ho. A może i dłużej będzie z nami grał. Dużo przed nami. Ejdze Boże. Ejdze Boże.